Jest z nami Mariusz Zasada, trener ŁKS-u 3 Łódź. Witam wszystkich. Panie trenerze, no dzisiaj takiego uśmiechu jak zawsze po meczu nie może być, ale myślę, że mecz, przynajmniej pierwsza połowa, dobrze zagrana przez pana drużynę z Polonią Piotków. Na pewno jest duży niedosyt. Zaczęliśmy ten mecz bardzo dobrze, realizowaliśmy swoje zadania, które postawiliśmy przed tym meczem. Prowadziliśmy 1-0 i no i niestety ta kartka czerwona troszkę popsuła nam plany. No i w drugiej połowie no, musieliśmy się mocno bronić. Mamy bardzo młody zespół, gdzieś tam graliśmy z klasowym zespołem czwartoligowym i gdzieś tam w tej końcówce brakowało takiego wyrachowania i doświadczenia i dlatego między innymi przegraliśmy. Łukasz Dynel, chyba tak z nieba do piekła można powiedzieć to, co się wydarzyło między 42 a tam 46 minutą tego spotkania. Najpierw bramka, a później druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka. Najbardziej doświadczony zawodnik. Widać było, że przeżywał tę czerwoną kartkę Łukasz Dynel. Tak, bo jeśli chodzi o Łukasza, to jeśli chodzi, schodzi do nas, to zawsze daje odpowiednią jakość i taki charakter temu zespołowi. Osobiście uważam, że za te dwa faule nie powinien dostać dwóch żółtych kartek. Jedna oczywiście jak najbardziej powinna być, ale ta druga żółta, mocno taka naciągana. Uważam, że nie powinno tego być, no a niestety sędzia dał i niestety miało to duży wpływ na przebieg meczu, bo grając w 10 przeciwko dobrej drużynie, jaką jest Polonia Piotrków, ciężko się bronić. Ciężko się bronić, ale tam do jakiejś 70, 75 minuty to nie była jakaś taka desperacka obrona z waszej strony. Dokładnie, powiedzieliśmy w przerwie co chcemy grać, jakie mamy założenia i naprawdę ci młodzi chłopcy do tej 72 minuty bardzo dobrze realizowali te założenia, ale tak jak powiedziałem, no, Polonia Piotrków ma dużą jakość, nam gdzieś zabrakło cwaniactwa, wyrachowania, doświadczenia w tych sytuacjach i dostaliśmy w końcówce te 3 bramki, ale chciałem podkreślić, że no, to są młodzi chłopcy, też mają prawo popełniać te błędy. Często są w pierwszy raz w takich sytuacjach, w takich meczach z takim, przeciwko takim zawodnikom i gdzieś tutaj można powiedzieć takie zbieramy frycowe za brak doświadczenia, ale z drugiej strony myślę, że każdy kolejny mecz powoduje to, że ten bagaż doświadczeń jest coraz większy i wierzę, że tych błędów takich niewymuszonych będziemy popełniać coraz mniej. Mówił trener Zasada o tym, że bardzo dużo młodych, nastoletnich zawodników w drużynie ŁKS-u 3 Łódź, a w pierwszej drużynie nowy trener, Piotr Stokowiec. Po pierwsze, chciałbym tylko zapytać tak krótko, jak trener oceni tutaj szansę trenera Stokowca na utrzymanie jedynki ŁKS-u w Ekstraklasie, a po drugie, który z trenera zawodników z tej trójki jest najbliższy tego, zdaniem trenera Zasady, żeby w drużynie Piotra Stokowca kiedyś zadebiutować? Po pierwsze, trener Stokowiec nieraz pokazał już w Ekstraklasie, że potrafi sobie radzić w trudnych warunkach i potrafił wydostać drużynę z kryzysu, więc liczę, że teraz będzie tak samo. Jeśli chodzi o naszych zawodników, najpierw zawodnicy muszą pokazać odpowiednią jakość w ŁKS-ie 3. Kolejnym krokiem jest ŁKS 2, więc tutaj bym się skupił na razie na takim... Najpierw takich planach krótkofalowych. Niech zawodnicy myślą, żeby się rozwijać w trójce, przejść później do dwójki i tam zwrócić uwagę pierwszego trenera. Tak? Więc nie chcę mówić o nazwiskach, na pewno mamy kilku młodych, bardzo ciekawych zawodników, utalentowanych, którzy wierzę, że mają szansę grać na najwyższym poziomie, ale tak jak powiedziałem, to są młodzi chłopcy i jeszcze dużo pracy i pokory przed nimi. Oczywiście życzymy tego, żeby ta praca przynosiła efekty takie jak w ostatnich sezonach, pozytywne oczywiście w trójce i dwójce ŁKS-u. Dziękujemy bardzo za rozmowę, no i życzymy powodzenia w tym sezonie i spokojnego utrzymania, może walki o coś więcej. Dziękuję bardzo.